jest bardzo ważna inwestycja w takim planie inwestycyjnym naszego szpitala. Ona, wiem, była planowana już od wielu, wielu lat, natomiast no, udało się w tym roku zrealizować to zadanie z dużymi problemami, ponieważ, tak jak Państwo wiecie, na rynku budowlanym trudno znaleźć wykonawców i zmieścić się jeszcze do tego w planowanych kwotach. Natomiast no nie ukrywam, że nam się udało to wykonać i winda, jak widać, będzie służyła już od dzisiaj mieszkańcom, pacjentom Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Także cieszymy się wszyscy bardzo. Do wszystkich poradni, które my prowadzimy jako szpital, będą się mogli dostać pacjenci z niepełnosprawnościami ruchowymi lub pacjenci w podeszłym wieku, bo tutaj też oni mieli problem dostać się po schodach. Również pacjenci do poradni, które są wynajmowane w naszym budynku. Ale dla nas bardzo ważną rzeczą jest możliwość uruchomienia działu fizjoterapii ambulatoryjnej, którą tutaj w tych pomieszczeniach, w których obecnie jesteśmy, będziemy uruchomiali w roku 2022. I to jest kolejny etap inwestycyjny, kolejny etap, który pozwala naszym pacjentom uzyskać lepszej jakości świadczenia zdrowotne, a nam zapewnić lepsze warunki wykonywania tych świadczeń oraz jednocześnie wykorzystać w pełni ten budynek, który jest tutaj. Będzie tu życie, bo planowana jest fizjoterapia ambulatoryjna, gdzie zabiegi fizjoterapeutyczne planowane są od godziny 7 praktycznie do godziny 20, więc tutaj na pewno będą pacjenci. Natomiast również planujemy powstanie nowych poradni i takie pierwsze poradnie, które powstaną, którą przejmujemy w zasadzie, to jest poradnia laryngologiczna, ale również w najbliższym czasie powstanie poradnia reumatologiczna w ramach naszego pododdziału reumatologicznego. Planujemy również utworzenie poradni ortopedycznej. Może uda nam się urologiczną poradnię otworzyć. Takie ograniczenia mamy po prostu ze względu na braki kadrowe, ale mam nadzieję, że to się w najbliższym czasie uda. Szanowni Państwo, znajdujemy się w budynku przy ulicy Wiejskiej. Jest to budynek, w którym znajdują się przychodnie specjalistyczne. Od wielu lat był to bardzo poważny problem, bo niestety budynek nie posiadał windy. A jak Państwo wiecie, poradnie zlokalizowane są na pierwszym i drugim piętrze, także osoby, które korzystały z poradni, czy to chirurgicznej, czy innych poradni, miały ogromny problem, bo musiały niestety po schodach chodzić, aby dostać się do tych poradni. Dzięki dobrej współpracy z samorządami lokalnymi udało się wspólnie zrealizować zadanie. Wartość całego zadania jest to kwota ponad 660 tysięcy złotych, z czego część tej kwoty została skredytowana przez szpital. W 35% ta pożyczka zostanie później umorzona. Pozostałą kwotę przekazał powiat bialski, miasto Międzyrzec Podlaski, gmina Drelów i gmina Międzyrzec. Dzięki, i tak jak powiedziałem na początku, tej dobrej współpracy dzisiaj mieliśmy ogromną przyjemność przekazać już do użytku windę dla tych wszystkich, którzy będą korzystali z poradni w tym budynku. Jestem ogromnie wdzięczny tym wszystkim, którzy włączyli się do tego przedsięwzięcia. Mieliśmy tą świadomość, że właśnie osoby, które przychodzą do tych poradni, mają ogromny problem, bo jak Państwo wiecie, no, do poradni zazwyczaj przychodzą osoby chore, które potrzebują właśnie pomocy. I stąd takie poruszanie się po schodach dla wielu osób sprawiało ogromny problem. Od dzisiaj ten problem już przestaje istnieć. Jeszcze raz serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy włączyli się do tego przedsięwzięcia i dzisiaj możemy tą windę przekazać już do użytku naszym mieszkańcom. Thank you.